Obok tego domu w okresie Świąt Bożego Narodzenia nie można przejść obojętnie. Uwagę przykuwają dekoracje świąteczne, iluminacje, tradycyjne światełka i ozdoby. Ale to nie wszystko. Prawdziwą świąteczną atmosferę można poczuć przekraczając próg tego rozświetlonego domu. Już od samego początku naszej wizyty właściciel zadbał o odpowiedni nastrój. Zgasił światło, włączył kolędy, a dopiero później pokazał nam bożonarodzeniową szopkę, którą mozolnie od 30 lat poprawia, rozbudowuje i udoskonala. Składa się z wielu elementów, jest również podzielona na dwie tematyczne części. To ta pierwsza część to jest taka w stylu wiktoriański, XIX wiek, wigilijna opowieść Dickensa. To jest takie bogate Betlejem. Ale w tym bogatym Betlejem nie znalazło się dla świętej rodziny miejsca. Dlatego tu mamy tą część taką wiktoriańską, w śniegu ładnie, a potem przechodzimy do tej części palestyńskiej, tej ubogiej, gdzie się znajduje taka uboga właśnie stajenka, który na świat przyszło dzieciątko. W szopce znajdziemy nie tylko tradycyjne figurki, ale również oryginalne elementy, różnego rodzaju pamiątki, a nawet podarowane przez bliskich aniołki. To są takie nietypowe pamiątki, na przykład z pielgrzymek, z wycieczek. Na przykład jest właśnie taka, dużo tych szyszek jest, z Via Cassia, z Casa Polacco, czyli dom polski Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II we Włoszech. I to są te olbrzymie szyszki. Pracowałem kiedyś na kopalni i tam są na przykład skipka węgla z ostatniego wózka wydobytego z kopalni, już nieczynnej, kopalni Morcinek. Są masę kamieni, które z kopalni Morcinek wydobyte są z tysiąca po prostu metrów. Potem są kamienie z Ziemi Świętej, nie tylko z Betlejem, z Jeruzalem, ale także z Góry Tabor. Piękne, jeszcze można wtedy było łowić albo wywozić, to są różnego rodzaju muszle z Morza Czerwonego. Jak goście, przyjaciele przychodzą, to zawsze przynoszą do dzieciątka Jezus jakiegoś kolejnego, najczęściej aniołka. No i później to tak wygląda, że potem jak przychodzą za 2-3 lata, to oni się rozglądają, a gdzie jest ten mój aniołek, który ja tu przyniosłem 3 lata? No nie zawsze, bo ich było tyle, że ja nie zawsze mogłem po prostu je pokazać, ale najczęściej jak wiem, kto przychodzi, ten aniołek na ten rok jest. Przygotowanie takiej szopki, jak zdradzają domownicy, jest czasochłonne, tym bardziej, że tworzą ją również ruchome elementy, których obecnie jest 12. Elementy tu mają po 30 lat, wiadomo, nic nie jest wieczne. Psuje się to, no i trzeba naprawiać. Okazało się, przestał mi działać wodospad zabudowany kamieniami z tymi z Ziemi Świętej, no a tu przestało działać, no trzeba było jakąś z oczka wodnego wyciągnąć inną pompkę, żeby to zaczynało działać. Przewodów jest kilkadziesiąt metrów, przewodów o różnych napięciach, musi to być wszystko bezpieczne, dlatego że przychodzą dzieci, wkładają ręce do wody, no nie może to kogoś porazić. Szopkę budują dla siebie, ale co roku nie brakuje chętnych, którzy chcą ją zobaczyć. My nie zapraszamy, tak, to nie jest do publicznego oglądania, ale nasi znajomi, przyjaciele przychodzą, z dziećmi, siadają, później śpiewają kodlędy. Szopka została również zauważona i doceniona w różnego rodzaju konkursach. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.